Dwa krótkie zdania, jedno o prześladowaniu, a drugie o zachowywaniu słowa. Są one ważne, by je dobrze odczytać. W innym wypadku to niestety popłyniemy z nurtem tego świata, więc posłuchajmy uważnie, na czym to będzie polegać. Ale najpierw idziemy do Jezusa. Panie Jezu, przychodzimy dzisiaj do Ciebie, by w kolejnym dniu powierzyć Ci wszystko to, co będziemy robić. Dzisiaj razem z aniołami świętymi, razem z tą, która nieustannie wstawia się za nami u Ciebie, naszą Matką Maryją. I chcemy razem ze świętym Pawłem zawołać: dziękujcie zawsze Bogu za wszystko. W imię Pana naszego Jezusa Chrystusa dziękujemy za wszystko, za to, co jest, za to, co było i za to, co będzie, bo Ty pragniesz dla nas dobra. Dziękujemy Ci za Twoją miłość. Działaj w nas i odnawiaj nas w tej miłości, abyśmy jej nigdy nie zostawiali. Amen. Posłuchajmy słowa. Jeżeli mnie prześladowali, to i was będą prześladować. Jeżeli moje słowo zachowywali, to i wasze będą zachowywać. Witajcie, kochani, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo konkretna podpowiedź od Pana Jezusa wobec tych wszystkich najróżniejszych treści, teorii mówiących o tym, że jak pójdziemy za Panem Jezusem, to już absolutnie wszystko będzie się nam udawało, nie będzie żadnych problemów, kłopotów. Co jakiś czas musimy sobie o tym przypominać, dlatego że ze względu na Ewangelię dokonuje się to, co się dokonuje. I o tym mówi Pan Jezus. Skoro mnie prześladowali, i was będą prześladować. Skoro mojego słowa nie przyjmowali, to i waszego nie przyjmą. Im szybciej sobie to uświadomimy, tym łatwiej w wielu sytuacjach poradzimy sobie z trudnościami. I teraz ważną rzeczą jest, żebyśmy nie wszystko, co w naszym życiu jest trudnością albo prześladowaniem, wkładali pod te zdania, które dzisiaj przeczytaliśmy z Ewangelii. Dlaczego? Dlatego, że przykładowo nasze zaniedbania, nasze błędy, nasze lenistwo, nasza gnuśność, nasze grzechy, one tak naprawdę powinny być nieustannie przemieniane łaską. Powinniśmy, współpracując z łaską, robić wszystko, co w naszej mocy, aby ze względu na to nie dawać ludziom powodu do zgorszenia, do upadku. I jeżeli ze względu na nasze głupoty, ze względu na nasze grzechy, ktoś w jakiś sposób źle mówi o Panu Jezusie, a my usprawiedliwiamy to niejako mówiąc, no, Jego prześladowali i nas będą prześladować, to kompletnie nie zrozumieliśmy nic z tej dzisiejszej Ewangelii. Zatem, kiedy ta pierwsza część tego zdania dotyczy nas i jest rzeczywistym doświadczeniem Jego miłości, w której możemy odkrywać Jego prowadzenie. Bardzo pomaga mi to zrozumieć fragment z życia ojca Pio. Był tam taki kardynał, jeśli zapiski ojca Pio prześledzimy, który został wyznaczony przez Watykan, ponieważ Watykan wszystkich stygmatyków, tak powiedzmy sobie wprost, sprawdza dość szczegółowo, żeby to nie było najróżniejszych takich dziwnych rzeczy, które potem, z których potem będą herezje. Do niego, na ojca Pio, jak wiecie, było wysyłanych bardzo dużo skarg, bardzo dużo zarzutów fabrykowano wobec niego samego. Ojciec Pio był bezwzględnie posłuszny, nawet w sytuacjach, w których niesprawiedliwie oskarżano go o to, o co go oskarżano. To było straszne i trudne dla wszystkich ze środowiska ojca Pio, ale ojciec Pio jakby przechodził nad tym, ponad tym wszystkim, niedotknięty tymi trudnościami. Dlaczego? Ano dlatego, że on wiedział doskonale, że to, co przeżywa, ma się nijak do prawdy, wobec której trwa to, co
chcą mu przypisać, jest nieprawdziwe wobec tego, w czym ojciec Pio jest uczciwy przed samym Panem Bogiem. I to, co stało się wobec całej tej sytuacji z ojcem Pio, pokazuje nam niesamowicie piękne chwile z doświadczenia nawrócenia tego kardynała, tak, to nie pomyłka, ponieważ ojciec Pio w pewnej chwili swojego życia podziękował temu kardynałowi, a za co? No właśnie za to, że ten był dla niego w taki sposób problemem w jego życiu, tak po ludzku mówiąc. Ten kardynał kompletnie tego nie rozumiał. Za co ty mi dziękujesz? Za co ty chcesz teraz Boga chwalić w moim życiu, skoro moim zadaniem było, tak po ludzku patrząc, utrudnić ci życie? I ojciec Pio, może nie użyję dosłownego sformułowania, ale użył takiego zdania: dzięki Tobie ja mogłem stawać się świętym. Dzięki Tobie. Oczywiście przejmująca scena wobec całej tej sytuacji z kardynałem jest także pokazana w filmie o ojcu Pio, gdzie no właśnie, gdzie ten kardynał nie wytrzymuje i w pewnej chwili mówi: to pokaż stygmaty. A ojciec Pio pokazuje tym samym, że dostał stygmaty czasowe. Tak też bywa. Bóg niektóre charyzmaty daje na określony czas i po 50 latach, jak wiemy, charyzmaty u ojca Pio zanikły. I znowu problem wobec tego kardynała, który przecież przyszedł badać te stygmaty, czyli te szczególne znaki obecności Jezusa, charyzmaty, które tak naprawdę w pierwszych wiekach Kościoła no nie występują, tak jak chociażby w późniejszych wiekach Kościoła i nie są nawet opisane w Piśmie Świętym. Choć Jezus mówi, że będzie przychodził w najróżniejszy sposób, jak tylko będzie chciał. Więc nie jest ograniczony w niczym, nawet w tym, że coś nie jest opisane w Piśmie Świętym. No ale tam się wydarza jeszcze jedna rzecz. Ojciec Pio korzysta z daru poznania i pokazuje historię, która miała miejsce w życiu tego kardynała. No i efekt jest taki, że kardynał jest wstrząśnięty i wtedy rzeczywiście może się dokonać przemiana jego serca. I to jest ewidentny znak tego trwania w dobrym i znoszenia prześladowań ze względu na Chrystusa. To jest o tyle trudne, że kiedy ty trwasz w dobrym, zrobiłeś coś dobrego, miałeś dobre intencje, a ktoś ci przypisuje po pierwsze złe intencje, a po drugie w ogóle nastaje na ciebie ze względu na to, że mu się nie podoba to, co ty zrobiłeś, no to w tym może być podobieństwo do Pana Jezusa. I te drugie zdanie, druga część zdania: jeśli moje słowo zachowywali i wasze będą zachowywać. Ja odwróciłem trochę: jeśli mojego słowa nie zachowywali, to i waszego nie będą zachowywać. Zachowywanie słowa, wiecie, to nie jest tak, że my musimy kogokolwiek przekonywać. Jezus wystarczy, że wypowiedział słowo. Ponieważ wypowiedziane słowo ma tak ogromną moc, że ono działa, pracuje, zmienia. I zobaczmy, że do Jezusa podchodzono, żeby go zgładzić ze względu na słowo. To jest tak, że przez to, co on mówił, to się w ogóle nie mieściło w ich głowach, to, co on może mówić. Oni byli gotowi zgładzić człowieka ze względu na słowo. Przypominają mi się takie sytuacje, w których ktoś krzyczał na mnie, może to dziwnie zabrzmi, że używam tego sformułowania, że to, co mówię, cytowałem to jakiś czas temu w naszych filmikach, to, co mówię, absolutnie nie podoba mu się i on tego nie przyjmie, pomimo tego, że jest to nauczaniem Kościoła. Szokujące.
No ale dobra, rodzi się pytanie dla nas, co to oznacza wobec tego naszego trochę dłuższego rozważania na poziomie też odniesienia do Ojca Pio. Moi drodzy, jeżeli w Twoim życiu robisz wszystko, żeby być uczciwym człowiekiem, żeby rzetelnie wypełniać swoje powołanie, żeby kochać drugiego człowieka, jeżeli robisz wszystko, żeby się przygotowywać, zależy od profesji, jako profesor do zajęć, do prowadzenia tych zajęć, by one, no, jak nie patrzeć, były jak najpiękniej przez Ciebie przeprowadzone. Jeśli jako mechanik, jak ktoś ostatnio powiedział mi, polecam Ci tego mechanika, ponieważ pojechałem do jednego, powiedział mi, że sprzęgło jest całe do wymiany za kilkaset złotych. Ten zrobił analizę szczegółową i mówi, no wie pan co, no to nie jest całe sprzęgło. To trzeba sprawdzić dokładnie, co jest tam zepsute, a co nie. I po analizie takiej rzeczowej, konkretnej, bo przecież mógł powiedzieć, rzeczywiście sprzęgło jest do wymiany, jest na tyle uczciwym ten mechanik, mówi, że tutaj będzie jeszcze 100 tam 80 zł mniej kosztowało, bo ta część nie jest zepsuta, po prostu nie trzeba jej wymieniać wewnątrz układu. To wszystko oznacza, no właśnie, kroczenie śladami Jezusa. I zobacz w Twojej profesji, w Twoim powołaniu, w Twoim zawodzie, w czym Ty przez swoją uczciwość, rzetelność, dobroć będziesz mógł naśladować Jezusa, a gwarantuję Ci, że te słowa się spełnią na Tobie. To znaczy, jeżeli mnie prześladowali, to i Was będą prześladować ze względu na to, że jesteś uczciwym i dobrym człowiekiem. Ze względu na to, że niektórych rzeczy nie chcesz puścić tylko dlatego, że coś w Twoim sumieniu zwyczajnie na to Ci nie pozwala. Jak do jednego pracownika przyszedł pracodawca i powiedział, ja już do sądu nie pójdę, ty, ponieważ zostałeś okradziony, to też to, z czego ja zostałem okradziony, powiedz, weź to na siebie, ja poświadczę, gdyby była potrzeba, że wiemy o tym, że on nas okradł. No i potem pracownik miałby mieć problemy z powodu czego? Że skłamał przed sądem. Rozumiesz, o czym ja Ci teraz mówię? Duchu Święty, spraw, aby to, co w jakiś sposób jest konieczne do zachowania jako cenny skarb w naszym naśladowaniu Jezusa, było przez nas zachowane, utrzymane, byśmy w ten sposób mogli być podobni do naszego Mistrza i Pana. Moi drodzy, dzisiaj kolejny konkurs codziennie losujemy. Codziennie w jakiś sposób pokazujemy jakiś prezent. Dzisiaj chcę, żebyście mogli w pytaniach po pierwsze powiedzieć, co udało Wam się właściwie w takich króciutkich świadectwach, taki feedback, żeby był pod filmikiem, ocalić, jaką wartość, gdy sprzeciwiliście się czemuś, w czym warto było się sprzeciwić. To znaczy, że wygraliście, choć mogliście pójść na skróty. Przykładem może być ten mechanik, który za 180 zł mógł oszukać, a nie oszukał. Dajmy świadectwo temu, że dobro jest w cenie, że dobro, choć nie jest łatwe, wymagające, ono daje nam siłę, daje nam satysfakcję tego, że idziemy krokami, śladami Jezusa. Oczywiście w komentarzu, w którym będzie dodatkowo serduszko, ten komentarz bierze dzisiaj udział w książce, w rozlosowaniu książki, którą zredagowała nasza siostra ze wspólnoty, z fundacji, Ania Parafiniuk.
No i tyle na dziś. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen. Subskrybujemy, lajkujemy. No i do zobaczenia jutro.